Sprawa przywrócenia Wydziału Pracy do Dębickiego Sądu jest już na ostatniej prostej, zapewniał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podczas wizyty w naszym mieście. Jak podkreślał, o tę kwestię od kilku lat zabiegał poseł Jan Warzecha. Na tym, aby o sprawach pracowników i pracodawców decydować na miejscu, zależało również samym mieszkańcom. Tak jak obiecaliśmy rok temu, otwierając nowy sąd w Dębicy, będziemy zabiegać z panem posłem o to, żeby przywrócić również Wydział Pracy. Okręg dębicki od zawsze słynął z ogromnej ilości przedsiębiorców, osób, które siłą rzeczy muszą różnego rodzaju sprawy w sądzie załatwiać, rozstrzygać. Sąd pracy jest fundamentalny dla miejsc rozwijających się. A Dębica, jak dzisiaj widzimy, bardzo dynamicznie się rozwija i tu będą nowe miejsca pracy. A zawsze, gdzie nowe miejsca pracy, tam też siłą rzeczy są konflikty. Świat nie jest idealny. Dlatego też chcemy w tym momencie właśnie, jest najlepszy moment, żeby przywrócić Wydział Pracy. Bardzo dziękuję panu posłowi Janowi Warzesze, który zabiega o to od kilku lat już, a w tej chwili spotkał się właśnie w tym kierownictwie resortu sprawiedliwości z przychylnością o to, żeby powstał Wydział Pracy, żeby został przywrócony. Bo przypomnę, że przecież do Dębicy z najdalszych zakątków tego okręgu to trzeba pokonać przeszło 100 kilometrów. Więc to są ludzie, którzy często ratują się przed utratą pracy albo dostali wypowiedzenie z pracy. To są sprawy bardzo ludzkie. Kto przychodzi do sądu pracy? Ktoś, kto ma spór, pracodawca, pracownik. Ktoś, kto nie dostał pieniędzy za wykonaną pracę. To są sytuacje, kiedy nie można ludzi skazywać na to, żeby dojeżdżali ogromne odległości po kilkaset kilometrów tylko dlatego, że akurat wydarzyła się krzywda, niesprawiedliwość i zostali zwolnieni z pracy. Właśnie w tych momentach dla nich kluczowych, życiowych, powinni mieć sąd pracy blisko siebie, żeby móc przyjść, żeby nie czekać na sprawę miesiącami, jak się niekiedy zdarza. Dlatego też ten Wydział Pracy jest tu bardzo ważny. To będzie też pewien symbol, że skoro jest rozwój przemysłu, rozwój gospodarki, to również jest ktoś, kto czuwa nad tym, żeby te relacje pracownik-pracodawca były sprawiedliwe, uczciwe i rzetelne. A Wydział Pracy będzie takim aniołem stróżem, który będzie się tutaj opiekował i pilnował. I też dla przedsiębiorców. Ja ufam w to, że przedsiębiorcy, którzy tutaj przychodzą, mają jak najlepsze intencje i będą dawali dobre wynagrodzenia, wysokie pensje, dodatki, urlopy i wszystko to, co nakazane jest kodeksem pracy. Ale powiadam, świat nie jest idealny i może się zdarzyć tak, że niekiedy na tych relacjach przedsiębiorca-pracownik zaiskrzy, pojawi się problem i wtedy trzeba pójść do sądu, żeby to ten sąd rozstrzygnął, prawda, gdzie ta prawda leży, żeby się ujął za tą słabszą stroną tego stosunku prawnego, a wtedy zawsze jest pracownik tą słabszą stroną. Dlatego dla wyrównania szans, dla sprawiedliwości musi ten Wydział Pracy tu być. Także obiecuję, że słowo dane będzie spełnione i Dębica otrzyma Wydział Pracy. W tym roku, do końca roku rozstrzygną się wszystkie kwestie związane z etatami i myślę, że już w przyszłym roku będziemy mogli uroczyście otwierać Wydział Pracy. Tak, to prawda. Kiedy zlikwidowano sąd pracy, natychmiast samorządy i powiatowy, i miejski podjęły działania w celu jego przywrócenia. No, ja również jako poseł do poprzedniej ekipy zwracałem się, no i do naszej po 2016 roku. Oczywiście zawsze mówiono o tym, że są takie parametry, które no, nie wskazują za bardzo na to, że ten sąd będzie miał obłożenie. My natomiast argumentujemy to tym, że są takie miejscowości jak Bukowa, która jest oddalona od Rzeszowa, gdyby była sprawa do załatwienia o jakieś 80 kilometrów. Jest to zbyt daleko, a tu przecież wiemy, że Dębica była ośrodkiem przemysłowym i tych spraw związanych z emeryturą, z rentami, no i w ogóle z sprawami dla nich istotnymi z punktu widzenia pracy jest sporo. I dopiero na podatny grunt, podczas kiedy sprawuje rząd Zjednoczonej Prawicy, trafiły te nasze oczekiwania. No i dzisiaj, jak radośnie stwierdził minister Warchoł, jest szansa, że pod koniec roku ten sąd zostanie przywrócony. No i będzie to kolejna instytucja u nas, bliżej ludzi.
Gdy w Sądzie Rejonowym w Dębicy został zlikwidowany Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, osoby, które doświadczyły naruszenia swoich praw pracowniczych, musiały zacząć zgłaszać się do placówki w Rzeszowie lub innych miastach. Teraz wszystko wskazuje na to, że już niebawem Dębicki Wydział wznowi swoją działalność.